taka... to broń Boże nie będzie wykład. Chociaż będę sporo gadał. To jest taka trochę historia, która dla wszystkich, którzy zajmują się tańcem wszelkiej maści, pewnie będzie dobrze znana, przynajmniej jakaś wariacja tej historii. A jednocześnie taki pomysł, żeby w kategoriach, w jakich ten taniec nasz dzisiejszy funkcjonuje, trochę spojrzeć na życie kogoś, kto się tym zajmuje. Więc możemy wziąć następny slajd. To jest element wykładowy. W związku z czym pomyślałem sobie, że można o naszym życiu tancerzy, performerów pomyśleć sobie w takich trzech kategoriach, czyli grając do tego, co dostajemy, jeśli dostajemy, tego, co to przynosi, jakościowo, nie ilościowo, tego się trzymajmy, no i tego wszystkiego, co trzeba w to włożyć. Nie zawsze jest tak, że to niebieskie zajmuje cały ekran, nie? I też to, co dostajemy, nie zawsze jest takie oczywiste. I akurat moja historia jest taka, że jest mocno związana i osadzona z takiej relacji rodzinnej, bo ta rodzina gdzieś tak pokątnie cały czas jest odbijana, więc trochę, no to będzie tak trochę samojebka, ale mam nadzieję, że ciekawa. No więc następny slajd poproszę. A teraz, żeby to troszkę jakby unaocznić bardziej, potrzebuję kogoś, kto zgodzi się stać moim ojcem na te 15 minut. Ja! To ciekawe. Dobrze. Masz misia, to jest miś mojego syna, powiedział, że mogę pożyczyć. Mam ci się robić? Tylko nic mu nie zrób, proszę. To teraz na razie poczekaj, ale usta się dobrze, dobrze? No, ślicznie. Jeszcze potrzebujemy brata. Dobra, idę. Ciekawe. Ślicznie. A misia? Pan? Nie mam misia? No zobacz na zdjęciu, misia nie ma. Żebym wyjaśnił, to jest mój ojciec, a to specyficzny człowiek, no taki patriota dawnych czasów. To mój brat, on ma niezwykłe kompetencje, jest świetnym matematykiem, te okulary to sugerują, zrobił karierę w biznesie. W gruncie rzeczy możesz sobie już pójść, ponieważ jak tylko... To już pani? Za chwilę, wiesz, ty pójść, ty zostań, bo brat wyjechał, jak miałem kilka lat, na 8 lat. Jeszcze matka i małżonka. No to chodź. Dobrze. No więc właśnie, żeby nie było, że to jest taka szowinistyczna historia, że kobiety są nieobecne, są bardzo obecne, ale właśnie w taki niejawny sposób. W związku z czym zadanie dla was jest takie, żebyście po prostu sobie znajdowali. Dobrze? Tam gdzie znajdujesz, ty jeszcze tutaj zostań. Bardzo będziesz potrzebny. Teraz możemy wziąć następny sobie slajdzik. Następny? Możesz się zmierzyć trochę, mogę, żebym się poczuła jak ojciec. Dobrze. Więc... Historia zaczyna się, gdy miałem 8 lat. Gdy pierwszy raz pomyślałem, że chciałbym tańczyć. Mój tata był bardzo wspierający i powiedział, no to... No to go! Nie. Ja muszę znaleźć miejsce sobie. To nie jest takie proste. Powiedział, że tutaj znalazł miejsce. Jakiś klub taneczny. Ja zapytałem koleżanek, poradziłem się... No nie uciekaj, poczekaj. Powiedział, żebym znalazł sobie miejsce. Nie zostawiaj. I znalazł klub. Możemy dać następny slajd. Więc ja powiedziałem, że zapytałem koleżanek. Bądź wspierający moje. Gdzie w Łodzi należy taniec rozpocząć i wskazał im pewien klub, którego nazwy z oczywistych względów nie wymienię. I w tym klubie rządziła i do dzisiaj pewnie go kieruje niejaka pani Urszula.
Mam nadzieję, że nie znacie. Więc poszedłem na zajęcia. Wrócimy do tego. Poszedłem na zajęcia i... siedziałem przez godzinę z takim poczuciem, że wow! To jest moje miejsce, tu będzie wspaniale, tu będę mógł sobie potańczyć i obserwowałem, jak oni wykonywali masę wspaniałych figur, których ja nie mogłem wykonać. I po 45 minutach powiedziała, no teraz go idziesz. Więc ja ruszyłem, jadę tu, pasę skaczę, co trzeba jeszcze, noga, jechałem, słuchajcie, to było niesamowite. Potem w pewnym czasie zajęcie się skończyło, ja się przebierałem i słyszałem zupełnie niechcący rozmowy mojego ojca i rzeczonej pani Urszuli. Tak ona mówi, wie pan, poczucie rytmu przeciętnie słabe. Koordynacja nie za bogata. Chyba nic z tego nie będzie. Więc ja jako rozsądny młody człowiek powiedziałem, no to pierdol się. To dziękuję za współpracę. Tu możemy dać następny slajd. Nie poddałem się. Teraz bym prosił, żeby ojciec się wykazał. Bo zawsze był wspierający i opowiadał mi różne kierunki, więc nie możesz mówić części ciała, albo... Tam jest żoną na dziecko. A dobra, to jest matka.
Co matka robi? Widać, że przyjaciół nie jest łatwo. Znajdzie się jeszcze jakiś. Patrzymy. Mam dziecko. Dziecka jeszcze nie ma. Czekaj. No dobra. Teraz deal jest taki. Potrzebujemy momentu nabudowania. Więc potrzebujemy zdecydowanie jeszcze przynajmniej trójki ludzi. Bardzo was proszę. O, jest Basia, dobrze. O, jeszcze. No dawaj. No, wspaniale. O, hej. O, matko! No, więcej proszę. Jest to! Dziękuję! Słuchajcie! Po latach kręcenia dupcią za pieniądze, po różnych innych wydarzeniach, wreszcie dostałem się do kompanii tanecznej! Czas na brawa! Męskie bym powiedział, ponieważ jak przyszła na pierwszy spektakl, powiedziała, że absolutnie tej się nie podoba i więcej nie przyjdzie. Jest na jakieś tam 300 spektakli, była na jednym. Niestety tam właśnie pokazywałem dół. Niech będzie dół. Ten temat się skończył, tato. Następny slajd. W tym momencie wydarzyło się coś bardzo ciekawego. Możesz mnie prowadzić? Dziękuję. Otóż to był taki zły cel pójść do pani Urszuli, ponieważ ona a przekór wszystkiego bardzo wiele wyznaczyła w moim życiu i zdominowała. Pek chciał, że znajoma poprosiła mnie o udział w takim projekcie i tak spotkałem znowu panią Urszulę. Ona mnie nie poznała. Proszę spokojnie, dobrze? Jest pan już 50 lat. No. Nie poznała mnie i po pierwszej próbie podchodzi do mnie i mówi: panie Tomku, dlaczego my się wcześniej nie poznaliśmy? Taki talent. Musimy razem pracować. Następny slajd. No i potem sytuacja jeszcze następna. Jeszcze następny. O, jeszcze następny. A właśnie, uzyskała taki mniej więcej stosunek. Czyli chujowo, ale stabilnie. Dużo pracy. Bardzo dużo. No i razem z następnym slajdem pojawił się jeszcze jeden czynnik. No to razem z tobą. Czy mogłeś? Więc zrobiło się tak, że ostatnio już się nie przemieszczała. Bo to jest właśnie, to była właśnie zaleta tej sytuacji, jakkolwiek była, jest problematyczna, że zrobiła pewien grunt dla tego wszystkiego. Czasem blokujący. Dający wiele oparcia. Możemy dać sobie następny slajd.
Tak mój projekt wygląda mniej więcej dzisiaj. Następny slajd. Jest już do przodu, bo nauczył się jeździć na rowerze, jak mając tam 3,5 roku, a nie 6 jak ja. No i pojawił się temat, jakiego wyboru on sobie dokonał. Teraz to się okaże, i bym poprosił brata, mamę, ona już jest szczęśliwy, tata nigdy nie opuścił. Oni nie zawsze się lubią, wiesz? To specyficzne, z teściową się lubią. Ja się z tatą lubię, nie? Zobacz. Starszy sobie dobrze. Teraz tak, możecie podgłośnić muzyczkę? Teraz potrzebuję... Brawo!